Partie polityczne to nieodłączny element dyskusji o polityce i jeden z tej części rozmowy na temat przyszłości kraju, na temat którego trzeba mieć jakieś zdanie. Jeśli jesteś w miarę świadomym obywatelem albo obywatelką, albo po prostu masz znajomych, to nawet dla takiej społecznej samoobrony musisz mieć opinię na temat tego, jak funkcjonuje partia rządząca, co robi główna partia opozycyjna, albo co proponuje jakaś inna, no właśnie też partia na scenie politycznej. W tym materiale postaram się odpowiedzieć na pytanie, które często w takiej dyskusji czy rozważaniach umyka. To znaczy, czym są partie polityczne i co to w sumie znaczy, że popieramy właśnie jakąś partię? Bo mam takie wrażenie, że jest olbrzymia różnica pomiędzy uwagą, jaką poświęcamy dyskusji o partiach politycznych, a naszej świadomości na temat tego, co to właściwie jest. No bo serio, kiedy mówisz, że jakaś partia nieudolnie rządzi, albo że jest super, albo że jest wylęgarnią chorób cywilizacyjnych, to o czym tak naprawdę mówisz? Bo partia polityczna nie jest rządem. Partia polityczna to nie Sejm ani jakaś organizacja przestępcza, tylko w sumie naprawdę spoko rozwiązanie, które sprawia, że jesteśmy w puli krajów, których mieszkańcy na bagażnikach swoich samochodów montują rowery, a nie karabiny maszynowe. Partie polityczne to organizacje o charakterze członkowskim, które polegają na tym, że ludzie muszą się do takiej partii zapisać. O ile na przykład możesz założyć firmę, która nigdy nie będzie miała żadnego klienta, żadnego pracownika i generalnie w ogóle nigdy nic nie zrobi, ale i tak według prawa będzie firmą, to istnienie partii politycznej no właśnie nie można tak zrobić, bo do jej funkcjonowania potrzeba ludzi, którzy się na nią składają i ją tworzą. Partia jest więc trochę jak takie stowarzyszenie, które zasadza się na właśnie pomyśle, że istnieje grupa ludzi, którzy myślą podobnie i chcą coś w tym kierunku zrobić. Największa różnica między właśnie partią a stowarzyszeniem i najważniejsza charakterystyka partii politycznej to fakt, że powstaje ona w celu wpływania na rząd, a w domyśle nawet po prostu powstaje po to, żeby rządzić. Członkowie partii są obecni w parlamencie. To na przykład posłowie, senatorzy, ministrowie, ale też po prostu działacze czy sympatycy. Albo, no nie wiem, chomiki. Nie no, żartuję. Chomiki nie. Chociaż same partie, jak i jej członkowie nie muszą startować w wyborach, mogą sobie po prostu działać obok sceny politycznej, to jeśli tego nie robią, prawdopodobnie są absolutnym marginesem tego właśnie życia politycznego, tak jak je śledzimy w mediach głównego nurtu. Tego rodzaju ugrupowania nazywa się czasem w literaturze politologicznej partiami kanapowymi. Bo w sumie faktycznie zachowują się trochę jak twój stary, który po pracy mógłby naprawić niedziałający od 12 lat termostat, nawet można powiedzieć, że po to jest twoim starym, żeby takie rzeczy robić, ale woli usiąść na kanapie i oglądać kolejne wielkie zwycięstwo naszej kadry narodowej w piłkę nożną. Będzie bramka, Jezus Maria, jaki błąd Boruca! Po co powstają partie polityczne? Wbrew pozorom, powody te są bardzo logiczne i bezpośrednio związane z ustrojem, w jakim funkcjonują. Na przykład w systemie totalitarnym albo demokratycznym tylko z nazwy, partia polityczna jest po to, żeby prowadzić taki trochę rejestr towarzyszy i kontrolować kraj za pośrednictwem Excela z nazwiskami. Jeśli w takim systemie powstanie partia, nazwijmy to opozycyjna, to jej funkcja to też jest takie prowadzenie Excela i budowanie wokół tego Excela jakiegoś aparatu sprzeciwu, to w zależności od kraju. Generalnie jedna z takich pierwszych rzeczy, które zrobi każdy szanujący się dyktator, to delegalizacja partii politycznych poza tym jego konkretnym ugrupowaniem. W polskim systemie i generalnie w demokracji zachodniej partie zakłada się głównie po to, by ułatwić zarządzanie i organizowanie się osób, które myślą podobnie. Partie są po to, by ustalać spójny przekaz i łączyć ze sobą działaczy mających wspólne interesy albo poglądy, a najczęściej w sumie i to, i to. Partie są też po to, by budować mechanizmy organizacyjne i majątek reprezentujący konkretne interesy ważne dla osób, które się do takiej partii zapisują. No bo do każdej partii politycznej zapisujemy się, tak jak na przykład, nie wiem, do szkoły albo na studia. I chociaż to samo w sobie wydaje mi się, że brzmi trochę źle, jak jakieś takie illuminati kontrolujące nas, które grupuje się w partię, albo ludzie, którzy chcą nas okraść, oszukać i właśnie są jakimś blokiem partyjnym, to generalnie rozwinięta demokracja cechuje się tym, że partie polityczne działające na jej terenie są po pierwsze wpływowe, po drugie bogate i po trzecie sprawne w działaniu. To znaczy, im bardziej rozwinięta demokracja, tym bardziej rozbudowana ta struktura partyjna i tym więcej osób robi coś w sektorze publicznym właśnie za pośrednictwem partii albo na przykład w trzecim sektorze za pośrednictwem stowarzyszeń czy fundacji. O ile partia polityczna w Polsce nie może prowadzić stricte działalności gospodarczej, na przykład otworzyć fabrykę paróweczek na boku albo sprzedawać kursy podrywu, to gromadzi majątek ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z dochodów majątkowych oraz z dotacji i też subwencji otrzymywanych od państwa. Money, money, money.
No bo demokracja gwarantuje partiom sporo przywilejów, sprawiających, że mogą robić skuteczniej to, po co zostały powołane. Na przykład dofinansowując każde ugrupowanie spełniające konkretne progi wyborcze dodatkowymi środkami na kampanię wyborczą. W sumie to środki te wcale nie są małe, bo w 2019 roku takie Prawo i Sprawiedliwość do środków już zgromadzonych na kampanię otrzymało ponad 30 milionów złotych w formie jednorazowej dotacji od państwa. A co no? Po to, żeby lepiej promować i jakby pokazywać swoje poglądy. W sumie w tym przypadku otrzymały je od samego siebie, bo Prawo i Sprawiedliwość było partią rządzącą. Partia polityczna to też organizacja do tego, żeby rozstrzygać sprawy wewnętrzne, czyli regulować hierarchię ważności w ramach osób o podobnych poglądach. To dlatego na przykład w roku 2023 Jarosław Kaczyński, który nie jest ani premierem, ani ministrem strachu, ani generałem sił zbrojnych, jest uważany za przedstawiciela rządu. I ludzie cały czas mylą go właśnie z premierem albo prezydentem, bo w pewnym sensie jest on od nich nawet ważniejszy, jako osoba stojąca na czele najsilniejszej partii, jako osoba rozstrzygająca spory wewnętrzne partii rządzącej. W przypadku silnej pozycji konkretnej partii w parlamencie, pozycja przywódcy tej partii rośnie wykładniczo, czyli wielokrotnie, tak? Jest to zwielokrotniony wzrost. A jeśli pozycja tej partii spada, no to analogicznie tym mniej ważny jest przedstawiciel rządzący, czy prezes tej partii. Warto dodać, że w Polsce mamy tak zwany mandat wolny, czyli po wyborach, które dzieją się raz na 4 lata, niespecjalnie wyborca może odwołać swojego przedstawiciela. Jeśli dzień po otrzymaniu mandatu twój skrajnie liberalny, antypodatkowy poseł złoży projekt podatku od oddychania, to niespecjalnie możesz coś zrobić i trzeba czekać do kolejnych wyborów, gdzie zastanowisz się dwa razy, zanim mu zaufasz. I to kolejna rola partii, która ma w założeniu trzymać w ryzach i rozliczać posłów i swoich członków, reprezentując konkretne poglądy. I jasne, zdarza się, że cała partia zmieni patrzenie na jakąś sprawę, ale jest to proces dłuższy, wymagający zaangażowania, sporo woli politycznej i też takiej siły politycznej, z tego powodu 500 razy wolniejszy i dziejący się najczęściej przy udziale obywateli albo członków partii, czyli zbioru dużo większego niż no właśnie koło poselskie albo jakiś pojedynczy poseł. Jeśli chodzi o podział partii politycznych, są one trochę jak bochenek chleba. Można podzielić go w taki ogólnie przyjęty sposób, czyli idąc tropem poglądów, powiedzielibyśmy ideologii, jakie prezentują. Znajdziemy wtedy partie konserwatywne, albo lewicowe, demokratyczne, liberalne, albo monarchistyczne, albo hybrydy. Na przykład partię konserwatywną poglądowo, ale wolnościową gospodarczo, czyli konserwatywno-liberalną, albo konserwatywno-wolnościową. Możemy próbować dokonać takiego podziału teoretycznie, ale praktyka szybko nas weryfikuje i okaże się, że bochenek chleba, który chcemy tak pokroić, jest jakiś, nie wiem, popsuty, bo najbardziej konserwatywna partia posiada z jakiegoś powodu jednocześnie najbardziej lewicowy program polityki socjalnej. What the fuck is this piece of shit? Nie ułatwia tego dodatkowo fakt, że wewnątrz konkretnego poglądu też może być dziwnie. Na przykład jakaś partia może proponować naraz zniesienie większości podatków i wzrost wydatków państwa, co sprawia, że podręcznik politologiczny z podziałem partii politycznych po prostu eksploduje, albo podręcznik do ekonomii po prostu sam się usuwa. Systemów podziału partii jest w praktyce więc tyle, ile chcesz. Możesz podzielić je ideologicznie, możesz je podzielić na przykład na partie ideologiczne i partie interesu, partie postkomunistyczne i postsolidarnościowe, partie wodzowskie i demokratyczne, no i w praktyce każda partia jest trochę każda, czyli trochę taka. Nice. Bo polityka jest reprezentacją działań ludzi. I to jeszcze takich działających w grupie. Czyli ma tyle sensu, co mianowanie twojego chomika na osobistego kierowcę. Jak już tak spędzamy razem ten czas, oglądasz ten materiał i zastanawiasz się nad specyfiką partii politycznej, jak już znasz jej cechy i zasady działania i w ogóle powód, dlaczego powstaje, to trzeba zaznaczyć, że wszystkie te rzeczy, o których rozmawiamy, dzieją się w konkretnym kontekście. Na kontekst ten składa się sytuacja polityczna, system wyborczy, system polityczny i coś, co nazywamy systemem partyjnym. I to jest w sumie serio ważne, bo system partyjny to nic innego jak układ i relacje pomiędzy organizacjami, które na jakiejś scenie politycznej występują. Kraje totalitarne będą na przykład miały system jednopartyjny, z dosłownie jednym legalnym zbiorem poglądów, który można reprezentować, zapisując się do jedynej słusznej partii, jedynej organizacji, która reprezentuje jakiekolwiek perspektywy na to, co państwo ma robić, albo co ma uważać za ważne. Zmiękczona wersja czegoś takiego to system hegemonii albo dominacji, gdzie mamy jedno ugrupowanie, które cieszy się najczęściej przywilejami prawnymi nad innymi. Na przykład, okej, mamy różne partie, ale tylko jedna może prowadzić kampanię wyborczą. Albo mamy dotacje do kampanii wyborczej, ale jedna partia dostaje 50 milionów złotych, a druga 20 złotych i darmowego e-booka o tym, jak rozwijać markę osobistą. Nice.
krajach takich serio demokratycznych, jak na przykład Polska, panuje równowaga o tyle, że mamy w uproszczeniu albo dwie główne partie, jak w Stanach Zjednoczonych, albo więcej partii, czasem podzielonych na bloki, czasem wchodzących w koalicję na potrzeby wyborów, albo nie, ale generalnie reprezentujące dwa lub więcej ośrodki interesów i ośrodki poglądów. Właśnie każdy taki ośrodek interesów czy poglądów to może być jedna partia. I to w sumie tyle, mimo że oczywiście dalej jest tutaj wiele do zgłębienia, to mam nadzieję, że po tym krótkim materiale mniej więcej rozumiesz, jakie są cele powstawania partii politycznych i czym różnią się od osób stricte sprawujących władzę, czyli będących no właśnie przedstawicielami władzy ustawodawczej, czyli na przykład, no nie wiem, od posłów, albo przedstawicieli władzy wykonawczej, jak na przykład prezydenta. I chociaż osoby te mogą się pokrywać i z reguły tak jest, że partie polityczne mają swoich przedstawicieli w Sejmie, czy w Senacie, czy gdziekolwiek indziej, gdzie chodzi o sprawy państwa, to nie jest to to samo. I ten organizm powstał w sumie w zupełnie innym celu, celu bardzo sensownym i logicznym. Także doceniajmy i kochajmy nasze partie polityczne, róbmy przynajmniej krótką przerwę, czy taką dywagację w dyskusji na temat tego, kto ma rację, żeby docenić fakt, że w ogóle mamy o czym się spierać. To znaczy, że te partie faktycznie funkcjonują i działają. Dzięki, że oglądasz moje rzeczy i trzymaj się bardzo, bardzo ciepło. Możesz rozważyć udostępnienie tego filmu dla kogoś, kto jest gotów zabić się za swoją partię polityczną, a pewnie zakłada, że po prostu nie wie, co to jest. W sensie nie wie, co to jest. Nie zakłada tego, ale nie wie, co to jest. Także udostępnij mój materiał i cześć.